Mam pytanie. Jeżeli chodzi o nagrody e-commerce, bo one mają coraz większy wpływ na rynek i na pewno coraz więcej firm będzie chciało się teraz przymierzać do tego, żeby takie nagrody zdobywać, co Twoim zdaniem, jako kogoś, kto myślę, że miał duży wpływ na sposób ustalania tych wyników, tak, znaczy jakie jest... na zasady właśnie. Co ma największy wpływ na to, żeby mieć ogromny wpływ na e-commerce i zdobyć w ten sposób nagrodę? To znaczy, powiem tak, e-commerce są rzeczywiście nagrodami, w których nie mają się liczyć wielkie budżety, ale raczej sympatie i uznanie klientów. Dlatego też w jednym z etapów konkursów jest głosowanie internautów. Przez jednych jest to etap uważany za etap taki konieczny, potrzebny, bo to przecież tak naprawdę internauci, czyli ci klienci, wiedzą najlepiej, komu należy się ta statuetka. Z drugiej strony troszeczkę zawsze jest to taki festiwal popularności, ale ten festiwal popularności ma taki o tyle dobry wymiar, że firmy bardzo, te firmy, które są nominowane, bardzo kreatywnie podchodzą do tego, żeby nakłonić do głosowania swoich sympatyków. Chociażby akcja SMS API w tegorocznym konkursie, uważam, rewelacja, tak, z futbolistami amerykańskimi. No super, żałuję, że nie wygrali, tylko mieli rzeczywiście to drugie miejsce, o ile dobrze pamiętam, bo mielibyśmy okazję zobaczyć, co się z nimi stanie dalej. I co ma największy wpływ? Jedno, tak naprawdę te dwa etapy tego konkursu, czyli to głosowanie internautów i głosowanie jurorów, ma bardzo równorzędny wpływ na to, kto otrzyma tą statuetkę. I to tyle. Myślę, że bardzo dobrze, że powiedziałaś o tej popularności. I myślę, że też ci nawet, którzy nie wygrali, ale zdobyli tą popularność wśród internautów, dokładnie, już też są wygrani. Nawet nie do końca świadomie, tak? Jakby dokładnie zyskali popularność, rozgłos w internecie. Tak, bo nie tylko marki bardzo znane znajdują się wśród nominowanych, ale też takie marki, które zaczynają. Chociażby kategoria innowacja roku. Tam raczej są marki takie bardzo świeże, chociażby Shoplo, tak, które wystartowało jakoś w tym roku, tak, dla nich to jest tak naprawdę, mam nadzieję, że bardzo fajna promocja i pozwoli im to rozwijać biznes. I tak naprawdę o to też w e-commerce'ach chodzi, żeby te firmy nie tyle skorzystały, tak, wygrywając statuetkę, nie tyle otrzymały od nas jakąś nagrodę rzeczową, tylko żeby ten cały zysk z udziału w konkursie rozkładał się przez wiele, wiele miesięcy i żeby wynikał właśnie z tego, że ta marka będzie coraz bardziej rozpoznawalna i coraz ludzi będzie do niej trafiać, dzięki temu coraz lepiej będzie się liczyć. I zachęcamy już dzisiaj, tak, tych, którzy przymierzają się do tego, żeby mieć wpływ na rynek e-commerce, żeby już dzisiaj myśleli o tym, żeby wziąć udział w konkursie e-commerce. Dokładnie, dokładnie. Widać, to była dopiero druga edycja konkursu, ale już było widać, że rzeczywiście dużo więcej zgłoszeń było ze stron firm do tego pierwszego etapu. I też wiele firm do nas pisało, ojej, dlaczego to nie my zostaliśmy nominowani? A właśnie dlatego, że rzeczywiście wybór jest bardzo trudny i wiele składowych się na to składa. Dlatego no, nie wszystkie firmy mogą się znaleźć w tym gronie, natomiast mamy nadzieję, że te, które się w tym gronie znalazły, w gronie nominowanych, rzeczywiście na to zasłużyły. Bardzo im cały czas kibicujemy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję.